Dzisiaj pojawiła się informacja, że ABBA wraca po 35 latach. Jakie jest twoje wspomnienie jako muzyka również, bo na pewno słuchałeś tego zespołu. No, jedna z moich pierwszych kaset w ogóle w latach 90. zakupiona na bazarze, to była właśnie ABBA. ABBA i Michael Jackson w zasadzie. Więc no, to jest dla muzyki popularnej, takiej mainstreamowej, to jest no, ikona, tak? I my uczyliśmy się aranżacji wokalnych, również wykorzystywania różnych instrumentów. Nadal się uczymy, bo ten zespół i ci producenci, którzy pracowali, bo też trzeba to podkreślić, osoby, które jakby współtworzyły te kompozycje, producenci, właśnie realizatorzy dźwięku, którzy pracowali nad tymi piosenkami. To są ludzie, którzy wyprzedzili kilka epok, jeśli chodzi o brzmienie, w ogóle współbrzmienie, planowanie i rozwiązanie głosowe. No, fantastyczny zespół. A jaki jest twój ulubiony utwór tego zespołu? Masz jakiś jeden? Money, money, money. Może ten. Jeszcze co takiego jest popularnego? Jeszcze jakiś inny jeszcze, bo to jest taki może jakiś mniej znany, na przykład też lubisz. Nie chciałbym tutaj rozgraniczać. Jako kompozytor staram się nie patrzeć wybiórczo, aczkolwiek cała nauka i podpatrywanie, może brzydkie słowo podpatrywanie, ale inspirowanie się naszymi kolegami muzycznymi ze świata jest niezwykle cenne i pouczające. Właśnie ja staram się patrzeć bardzo szeroko i nie ograniczać się tylko i wyłącznie do pojedynczych piosenek i pojedynczych kompozycji. Myślę, że ta otwarta głowa, podobnie jak właśnie przy naszej współpracy z Włodkiem Pawlikiem, świeżość, otwarta głowa, otwarty muzyczny umysł na różne dźwięki, na różne inspiracje. I to nam daje właściwie to poczucie, że się ciągle uczymy. I nie wiadomo, co spowoduje, że dany zespół, w tym wypadku nasz, w którą stronę podąży. To jest fascynujące w naszej branży, w naszym zawodzie.